West Coast. Ła, jaka fajna broń. A nie, samoróbka. Gówniana. Jestem oszukana. A właśnie, byłem ciekaw, czy mogę sobie obkręcać modele. I wiecie co? Mogę. Się okazało. Dobra, o kurde, bo tu widzę jeszcze przeciwników, mamy do uszczelenia. O, może ten, ulepszymy sobie Kiri. Zobaczymy, zobaczymy, czy mi się dzisiaj... Aha, dobra, bo nie w tych tunelach tutaj. To nie, to spadamy, może zabierzmy się stąd po prostu. Skidadl stąd i tyle. Ktoś nas będzie gonił, to będzie nas gonił. U swojego robota można za... no to jestem ciekaw, ale nie, właśnie chcę zobaczyć, co z Kiri można zrobić ciekawego. Ona taka trochę pacyfistyczna się wydaje, że tutaj świat jest piękny i w ogóle. A zrobimy z niej takiego po prostu taką maszynę do zabijania. Nogami się nakrył. Biedny hop, nabój i statek rakietowy niech będzie. Nie, chcę tu być. Nie chcę tu być. Jezus. Okej. Okay. Tym bardziej nie chcę tu być. Dwa grenady. Kurna, tu co chwilę gdzieś... Gdzie jestem w ogóle na mapie tak ogólnie? Domka botów, o. Coś mi się kojarzy. Tutaj jest pan złota rączka. Ale nie jest na czerwono. Panie złota rączko. Będziemy się bić? Nie, jest git, dobra. Tu jeszcze coś było. Jakaś barykada czy coś. Nie tu. Tu. O, siemano. Bandycka łajzo. Plop. O nie, jeden cios go nie zabił. Kogo jak? Uratował ci życie. Ty to zmarnowałeś, łoś. Jezus, nie to. O. To też nie, ale to nic, jak już mam, to niech będzie. Czy ja nie mam wybranego? Mam wybrany, dobrze. Potrzebne wsparcie? Nie, no żyjesz przecież. Nie panikuj. Dobra, ja cały czas pamiętam o szponie. Spokojnie. Nie, nie, nie są friendly. Są hostile. To za co? Aha, za odkrycie miejscówki, dobra. Niechaj będzie. Siemano, cienisty. Proszę bardzo, jak Fallout zwabia ludzi. Wybaczcie tego gadowora, ale tak rzuciłem na odcinku i nie chciałem być po prostu gołosłowny. Postaram się już tak nie robić. W sensie, jeden live, jeden tytuł. Do czego to doszło, że muszę przepraszać za swoje działania. Dobra, czy tak, aż tak warto ich tutaj biegać i obgrabiać? Raczej niekoniecznie. Stacja jest w dodatku mechanik robotów, czy jak... chyba tak, ktoś tak mówił, że to jest jakieś DLC, wydaje mi się. Więc bardzo możliwe, że tak. Szpona sprawdź, chyba już go nie będzie. Muzeum Czarnej Magii. Dobra, dobra, ale muzeum też było bardzo fajne. Bardzo...
bardzo klimatyczne. Więc ja tam nie żałuję, że tam trafiłem ostatecznie. Dobra, bo tam widzę, że jest miejscówka Super Mutants. Więc mapa. Tylko teraz, gdzie to było? Gdzieś tu chyba, nie? Na północ, gdzieś od Lynn Woods. Nie strzelałem w głowę, bo miałem korpus na pierwszym planie i nie wiedziałem, czy jestem w stanie w ogóle przeskrolować sobie ekran. Po prostu nie było głowy na ekranie, więc w nią nie strzelałem. What i cała historia. A z daleka nie strzelam, bo są zbyt małe szanse na trafienie. No to ja mam... Wydaje mi się, nieskromnie mówiąc, mam większe celując manualnie. Czy tak jest? Nie wiem. Nie no, mieszanka jest spoko, ale tak ani się wczuć, ani nic. Znaczy o, zdążyłem się wczuć w God of War'a i chętnie bym resztę live'a właśnie w God of War'ze spędził, ale... Ej, jest tam jeszcze! Zróbmy save'a, tylko pytanie, czy jest nadal przyjazny. Jeszcze mnie nie zeżar, więc... Truce? Truce. Good boy. Stay. Good Deathclaw. No one has to be anyone's dinner tonight. Good boy. Stay. Ale fajnie. Szkoda, good że nie boy. Można go wziąć za towarzysza i oswoić sobie takiego szpona, to by było coś, co? Tylko czemu twój znajomy, super turbo alfa coś tam, żeby zrobić porządek na biurku, mnie kurna chciał zagryźć, możesz mi... Dobra, już sobie idę. Możesz mi to wytłumaczyć? Mam nadzieję, że to o to chodziło. To tyle, ale fajne. No fajne. Ale myli, bo nie ma przycisku, który by wskazywał, że jest w ogóle jakakolwiek interakcja, ale spoko, fajnie, że... Po pierwsze, że się da, a po drugie, że magicznie nagle nie zniknął, nie? Ten szpon. No, tam się dziwna sytuacja wydarzyła, ale nie interesuje mnie to. Dobra, czym się zajmiemy, moi drodzy? A co to za rezydencja? Gdzieś tam pisałeś wcześniej, czy nie? Czy w sensie mam ją na mapie, albo gdzieś możemy ją szybko zlokalizować, to możemy się tam udać. A jak nie, to spróbujemy tym szlakiem zwycięstwa podążyć, bo... gdzie ja się ostatnio przeniosłem? Do tej stacji chyba. 500 kapsli było lepsze. Ale moralnie kulejesz, jak oddałeś to jajo. No i się oddałeś to jajo nie temu, co trzeba. Aha, na innej mapie, no dobra. No to kiedy indziej. W takim razie. A teraz spróbujmy tym szlakiem zwycięstwa się przejść, bo podobno to jest właśnie ta linia, którą trzeba podążać. Tylko ja ostatnio poszedłem chyba tam, więc teraz idziemy tu. Znaczy ostatnio było ciemno, więc to też zupełnie inna sytuacja. O! Wzmacniany skórzany na pierśnik. No dobra, weźmiemy nabój i srebrny zegarek. Tak, no jest niehigieniczny, no. I co, i to podążyłem szlakiem zwycięstwa? No tu się tak jakby kończy. Czy nie? Tak, to tu zawraca. Dobra, no to chyba... wchodzimy. Urząd stanu Massachusetts. Czy będzie tu Mariusz Max Kolonko? Fajny by był to easter egg, ale raczej pan Mariusz nie jest na tyle rozpoznawalny. A nie, bo ją mało naboi do strzelby, to nie.
O, wracamy do tego jednak. Rozglądajcie się za komiksa. Proszę krzyczeć, gdyby gdzieś był. Aha, niechcący obrałem jedyną drogę, jaka jest. Nawet nie jedyną słuszną, tylko po prostu jedyną, jedyną. No dobra. Z jednej strony im mniej dróg, tym lepiej, bo wiadomo gdzie iść, a z drugiej... O, co ja tu widzę? Nie ze mną te numery. Jestem świetny w wykrywaniu pułapek. Co prawda najczęściej samym sobą, ale... Znowu zaczynam powoli żałować, że nie mam pancerza wspomaganego. Nie to chciałem. A nie wiedziałem co to, więc... Wolałem strzelić. Dużo mam amunicji, więc w zasadzie mogę ją już marnować nawet na takie... Teoretycznie nic nieznaczące boby. Błotniak! O, no proszę bardzo. Notatka z urzędu, zaraz sobie weźmiemy. Tylko się tu rozejrzymy jeszcze trochę. I raczej nic więcej, dobra. Ekwipunek, różności, notatka z urzędu. Nie to! Jeżeli to czytasz, to prawdopodobnie jestem martwy. Uwielbiam, jak się tak zaczynałem notatki. Prawdopodobnie jestem martwy, a mój plan nie wypalił. Bandyci zaciągnęli mnie do urzędu stanu Massachusetts. Musiałem im pomóc w odnalezieniu cennych rzeczy ukrytych w budynku. Kto by pomyślał, że umiejętność czytania tak mi się przyda? No faktycznie, bo to tak, to nie jest takie oczywiste chyba, nie? Że umie się czytać. Myślę, że może mi się udać zachować głowę, jeśli będę mówił to, co chcą usłyszeć. No dobra, a co chcieli usłyszeć? Nie wiadomo, może w terminalu się dowiemy, co chcieli usłyszeć. Do wszystkich pracowników, oczywiście. Dziś w nocy w biurze pojawi się sporo nieznanych twarzy, nie ma powodu do obaw, ekipa techniczna, najwyraźniej stare rury w piwnicy, przepraszam za niedogodności, bla bla bla. Chcieliśmy przygotować jakąś niespodziankę na urodziny, coś ci się należy, bo w końcu musisz dziś pracować. Zajrzyj do stołówki, będzie ciasto, kawa i dobra zabawa. Lubisz tort czekoladowy, prawda? Czemu coś mi się wydaje, że nie lubi tortu czekoladowego? Przykro mi, ja nie będę mogła się z tobą wybrać na mecz w tygodniu. Zaklepała sobie już wizytę u dentysty. Może innym razem mógłbyś jeszcze podesłać inną wycenę prac konserwacyjnych, które trzeba zrobić na dole. Ta poprzednia była wysoka, gubernator, coś tam. Różne wydatki, wpisy archiwalne. Ale te finanse, rezygnacja. Czy ja się tu czegoś dowiem konkretnego? Ależ tu cuchnie, nie wiem co się stało z rurami. Dobra, ogólnie coś z rurami się dzieje. To wiemy. I ktoś miał urodziny i nie lubi tortu czekoladowego. Główną różnicą w stosunku do roku obecnego są większe wydatki na wojsko, kosztem opieki, bla bla bla. Rezygnacja. Nie znoszę tego miejsca. Na początku przyszłego roku odchodzę. Nie obchodzi mnie, czy ktoś to zobaczy. Nie jestem komuchem. Co za feud? Wie, że Susan wpadła mi w oko, jak tylko się poznaliśmy, a i tak zabierają na kolację. Co ona widzi w tym typie? No nic, dopinuje, żeby nie dostał biletów na mecz w tym tygodniu. Dobra, jakieś tu ogólnie kwasy były pomiędzy pracownikami, ale... Cóż rzec? O właśnie, jak też tu jesteśmy, to chciałbym sobie też tutaj z dźwiękiem sprawdzić. Aha, tu nie mam nic innego do... Ja nie mam wyboru, czy słuchawki, czy nie słuchawki. Dobra, skąd my przyszliśmy, żebym się nie zgubił stąd? No, zastanawiające jest to, że ci ludzie tu już nie żyją, a mnie tu jeszcze nie było. O, na przykład takie coś. Błotniak brzydko łapy. Chyba brzydko łapy. He, 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 he. Czy z tego mu będę dużo robił? O Jezu, bardzo dużo mu z tego robię. Trzeba się zastanawiać, czy tego sobie automatycznego nie zrobić czasami. Bo może by to miało sens. Nie.
No proszę, odlot w rezerwuarze. Ktoś se lubił pociągnąć w robocie. Tam pewnie bym nie chciał wpaść bez... Widzicie, mi tłumik jest niepotrzebny. I tak nic nie słychać. Piu! 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 To mi wygląda na coś w rodzaju windy. Albo zapadni. Ale zaraz się pode mną zarwie. Dobra, może działa, ale z dołu. Okej, okay, to jak pójdziemy na dół, no to na moich zasadach. Czyli wtedy, kiedy będę chciał, a chcę już. Bo tu już nic więcej nie mam do zrobienia. Słychać tu dużo łopślizgłych rzeczy. Au! Kurde, może to by było lepsze na tego szpona w tym muzeum. A nie ten mój pistolecik. Tylko ja rzadko strzelam z biodra, więc dlatego o tym nie pomyślałem nawet. O ty dziadu! Mięso, mięso. Pypyrosy. Dobra, gdzie te rury zepsute? Po to tu jestem. W sensie tak się domyślam, że coś tam będzie do znalezienia. Dobra. Jak tu wygląda ta lokacja, bo zaraz się pogubię. Już się pogubiłem. Okej. Okay. Po schodach się schodzi z dwóch stron i można wejść tylko w jedne drzwi. Okej, okay. Czyli jakoś specjalnie się tutaj nie... Nie pogubiłem jeszcze, dobra. Ale tu mnie nie było. To nie, pypyrosy owszem. Odpalona książka. Stoi jak na parasole. Serio, jest mi potrzebny? Nie, parasol mi jest potrzebny. Dobra, nieważne. Terminal. Dla wszystkich pracowników Daniel wpisał archiwalne, czyli to samo. W sumie spoko, że w kilku miejscach są te same informacje. Na wypadek jakby się przegapiło jedno miejsce, to zawsze jeszcze jest kilka. Kilka ewentualnych innych. Żeby się czegoś o świecie dowiedzieć. O kurwa, ten jest lepszy. Ale czy aż tak lepszy? No. Co nie tak? Bójczy na pierśnik dawaj. Kiri? To bym cię tu czasami nie zostawił. Dobra, tam widzę jakieś dobre imprezy się dzieją. Czy widzę? Słyszę bardziej. Panów bandytów. Da się tu gdzieś zajrzeć jeszcze? Nie. No tak, wiem, że lubka jest dlatego, że sobie to wybrałem, tylko... Pytanie, co jest w parasolu takiego, że z tych rzeczy potrzebnych jest mi potrzebne, bo zaznaczyłem sobie jakieś tam rzeczy do ulepszenia którejś z broni, bo uznałem, że to będzie takie najbardziej uniwersalne. O, to wygląda, jakbym znalazł się dokładnie tu, gdzie ktoś chciał, żebym się znalazł. Teraz ktoś tam wyjdzie i ha, 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 czekałem na ciebie.
Dobra, tam są błotniaki, gdzieś są bandyci. Jak żyć? I co, tak po prostu mam za tam zeskoczyć? Dobra, dzięki za prezentację. Pozwól, że będę cię wspierał ogniem. Albo i nie. Dobra, no jak mówisz, że można. Hop! Au. Uj, radioaktywny tu jest bardzo. O kurwa, co to jest? Dobra, tu już nie jest radioaktywnie, ale trochę mnie. Trochę mnie poniewierało. Dobra, które to było? To... Dobra, antyrad leczy, a rad X odporność na promieniowanie. Dobra, dawaj. Coś czuję, że tu jest potrzebna odporność na promieniowanie, jeśli chciałbym tu coś ciekawego znaleźć. O kurde. Bardzo potrzebna, plus 10. Kurde, boję się, że przegapię coś fajnego, bo jest tu za dużo. No nie, no w sumie nic mi nie robi ta radiacja. No, trochę robi, ale. O, cały czas jest czerwona linia. Cały czas podążam szlakiem, co to są za jaja. Nie po kostkach. No. Trochę mnie niepokoi, że się rozgałęziłem w pewnym momencie. Nie gadam z wami. Dobra, widzę, że jednak... Wow! Wyszedł z trupa. Ależ tu jest czysty chaos po prostu. Karabin szturmowy! Czy to jest to samo? Nie, użytkowanie dla personelu. Procedura awaryjnego otwarcia drzwi. Dawaj, otwieramy drzwi. Cokolwiek by się miało wydarzyć. Otwieramy drzwi. No to mam fajny karabin, chyba. No dobra, to co? Wiemy co zrobić, prawda? Znaczy, po pierwsze sprawdźmy to. O kurde, dobra. Wyleczmy się z uzależnień i uzależnijmy się znowu. Wygrzew, psycho i chyba tyle. Chyba nic więcej nie mam, nie? Się, o, wow. Au! Au, 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 au. Coś tu jest? Nie, dobra, to wszystko nie żyje. Spoko. Oh.
A może jednak szósteczka? Szósteczka, szósteczka. No, to trzeba trafiać. No właśnie, niekoniecznie. To jest chyba jednak mimo wszystko. O, lepsze. Po co celujesz? Po co celujesz? Dobra. Nie, w to nie. Tego tu. Tam chyba na górze był jeszcze jeden. Kurde, robię jak headcrapy z tego. Z Half-Life'a. No. Nie wiem, to powinno trafić. Ej, dobra, muszę kupić więcej tych wspomagaczy, bo są zajebiste. Nabój, nabój, mięso królowe, ja wiem, czy to jest jakieś takie... A, wezmę. A nóż widelec do czegoś tam się przyda. Właśnie, może ktoś zweryfikować, jakim cudem mi to tak łatwo idzie. Znaczy, ja nie gram na jakimś wysokim poziomie trudności, nie? To też musimy mieć to na uwadze. Więc, no, może dlatego. Dobra, zaskoczyłem stamtąd, tam byłem, tam poszedłem, więc idziemy tu. Ale jestem w szoku, ile takich, kurde, pseudo-bossów mi się ostatnio... O kurde, tu też jest potężna radiacja. Tu też się trzeba trochę wspomóc. No, ile takich przeciwników bosopodobnych mi tutaj wyskakuje ostatnio, no kurde. Szpony śmierci. Ile kapsli? No tak, na normalnym gram. Zapraszamy wszystkich o 15 do salonu na kawę. Prezentami się nie przejmujcie, wy wystarczycie. No jasne, na pewno tak. A dobra, tu jest więcej, znaczy tu są inne te wpisy. Powiedziałem, że musimy wymienić całość, ciągle mnie tam wysłałem. No dobra, no rury je były, wyszła królowa błotniaków i... Całą lokację szlak trafił. Co to kurwa było? Królowa 2? Księżniczka? Król? Co jest grane? Chodzą legendy, że kiedyś będę widział. Te pułapki. To już mam. Więc nie biorę. No i w sumie racja, no poziom mam chyba dość wysoki, a bujam się po miejscówkach. Rzekłbym z początku gry. Czy ty jesteś miną? Nie, ale za tobą stoi mina. A, chciałeś we mnie strzelić, co? Nie ma. Tylko ja. Dajcie mi tych bandytów w końcu do strzelania już. Au. Coś tu mamy ciekawego? Nie. Aj! Nie. O! Steam paczek? Steam paczków nie omijamy. Czy pewnie już dużo ominąłem, ale...
Ale mi to jak najbardziej pasuje, że mi tak fajnie idzie. I to absolutnie nie przeszkadza. No ale co, przy większym, znaczy wyższym poziomie trudności po prostu przeciwnicy byliby gąbkami na pociski, czego ja po prostu nienawidzę, że ładuję nie wiadomo ile headshotów w typa, a on żyje. I kompletnie nic nie przemawia za tym, że on byłby w stanie wytrzymać tyle headshotów. A tak? No dobra, ten miał maskę, no to powiedzmy, że jakoś to przeżył. Ja za drugim strzałem już nie było tak dobrze i to mi pasuje. To jest fajne, to mi się podoba. Czekaj! Okej, okay, już. Falstart. Pracownia rusznikarska to niekoniecznie. Chyba, że coś... Coś w niej? Nie. A! A! Okej, okay, no może mógłbym więcej damage'a przyjmować. No to może ewentualnie. No ale z drugiej strony mam też, kurde, chyba wydaje mi się, niegłupi pancerz też, nie? Ten mój zwykły, nie mówię o wspomaganym. Co ja wziąłem? Nie wiem. Fajnie wyglądało, to wziąłem. Co to było? Też brzmiało na jakąś pułapkę. Tak, to był potykacz. Ech. Klucz bandyty do atrium. O! Tak, tak, wszystko w porządku, dziękuję. A no niewykluczone, że kiedyś na tyle mnie Fallout wciągnie, że kiedyś sobie go ogram jeszcze raz, może faktycznie na wyższym poziomie, albo na tym w ogóle poziomie przetrwania. Kto wie, bo on brzmi dość ciekawie. No albo dobra, wezmę już ten klucz, bo jak się okaże, że otwieraniem zamków nic nie zdziałam, to nie będzie mi się chciało tu wracać. Aj, Kiri, Kiri, jesteś taka naiwna. Utwardzony karabin snajperski, ale to... Dobra, Kiri najwyżej poniesie. Zapalająca strzelba bojowa. O! Zapala cel zadając 15 punktów obrażeń. Ja sobie ją poulepszam. I będzie fajnie, dobra. Ej, no mówiłem, że to jest miejsce, gdzie ktoś wyjdzie i powie, czekałem na ciebie. Byliśmy tam, zeskoczyliśmy tam, a tu ktoś był. Ale dobra, atrium sobie na razie zostawmy, bo tu... I właśnie nie wiem, czemu tak się dzieje. Nie mam pojęcia, może myszka jest zbyt czuła i po prostu kłaki kotów z podkładki dziwnie interpretuje. Zaraz, czy ja nie miałem już gdzie iść? Stąd przyszedłem. Nie, to chyba nie ma żadnej innej drogi. Nie wiem, czy mi się wydawało, że jest. I tu poszedłem w tę stronę zamiast w tę stronę. Tak? Tak, bo ten był nieprzeszukany jeszcze. I tu nie wchodziłem, a tu była wieżyczka. Dobra, no i teraz mogę iść dalej. No ja obstawiam, że wina myszki, bo zanim zmieniłem, to wszystko było w porządku, a zmieniłem parę dni temu i dzieją się takie rzeczy. Ale co ciekawe, przy normalnym użytkowaniu mysz nie odpierdala i nagle kursor mi nie lata po całej, po całym pulpicie. Więc, no nie wiem. Może wina leży po obu stronach, może po prostu myszka razem z Falloutem sobie nie...
współpracują. Czemu to mu nic nie zrobiło? Dobra, tam chłop jest chyba dość potężnie wyposażony. I to nie był komplement. Więc możliwe, że pora na... Kurna, niszczą mi osłony. Czy on jest w pancerzu wspomagany? Domyślałbym się, że tak. Przeładowujesz kiedyś? Dobra. Na wieżyczkę to i chyba zażegnane. Zobaczcie, swędzą mi oczy. Radiacja? W sumie masz rację. Wybaczcie. Kapselki. Pytanie, czy jest sens taką drobnicę zbierać? Jeszcze nie miałem tak, że musiałem wydać sporą ilość kapsli. W sensie okej, na tę snajperkę z poprzedniego live'a, ale to właściwie nie wydałem ani kapsla, bo wszystko wymieniłem. To jakieś tam rzeczy, które miałem niepotrzebne. Nabój owszem, bandycki... Ja czegoś nie miałem z tego bandyckiego pancerza wspomaganego. Poziom drugi... Chociaż nie, chyba miałem wszystko. Ale ten, działko obrotowe bardzo chętnie sobie dziabnę. Kiri, chcesz działko obrotowe? Właściwie to weź wszystko, czego ja nie używam. Tą strzelbę będę sobie musiał obejrzeć później. Dobra, dzięki. Nabój do strzelby. Tiruriru. No i co, tak bez komiksu? Paliwo, medek, psycho, trutka na szczury to nie. Miotacz ognia na sprzedaż. O, i tym zjadę na dół. Pięknie. No dobra, to chyba wszystko w takim razie. Czy pan wie coś o komiksach? No w sumie nawet nie było jakiejś takiej miejscówki, która by wskazywała, że gdzieś by leżał. Czy te rzeczy mi tu będą potrzebne? One spadły z półki. Statek rakietowy. Dobra. Do domu. Pyk. Mam nadzieję, że już nic złego mnie nie spotka. Przynajmniej w tej miejscówce. Ale pytanie, czy jak ja stąd wyjdę, to czy będę miał odhaczone podążaj szlakiem zwycięstwa, bo to mnie najbardziej zastanawia, bo ja po to tu przyszedłem. Dobra, teraz gdzie jest wyjście? Żebym się nie zapętlił i drugiej rundki nie zrobił. Tu nie żyli ludzie. Tutaj. Miniatomówki? Nie widziałem żadnej miniatomówki, ale i tak z tego nie korzystam. Więc jak przegapię, to raczej nic złego się nie wydarzy, prawda? No dobra, muszę sprawdzić, czy to tym szlakiem zwycięstwa to było to. Czy może powinienem iść w drugą stronę? Zadania, droga ku wolności. No nie. A, szlakiem wolności, nie zwycięstwa, przepraszam.
Powiedziano mi, że jeśli chcę walczyć z Instytutem, muszę znaleźć trasę. Nie wiem, gdzie szukać, ale mam wskazówkę. Początek trasy znajduje się w Boston Common. No a koniec trasy znajduje się tu. Four and L. Definitely a code. Trzeba było mówić, że mam takich rzeczy wypatrywać. 4L, kod, ale do czego? Dobra, może jest więcej studzienek. Muszę uzbierać cały szyfr, okej. No ale to przynajmniej wiem już, że czegoś szukam. To już trochę ułatwia sprawę. 7 and A. O, siemano. Some sort of code. No, 4L, 7A. I skończył mi się szlak wolności. Na końcu podróży podążaj za latarnią wolności. Czyli co, teraz mam nie iść czerwoną drogą, tylko mam iść... O. A to weź mnie oprowadź. Tell me about the Freedom Trail. Starting here at Boston. Siemano, Rafsum. Common. Follow the red path as it winds its way through our great city's streets. Markers on the trail are placed at many famous historic sites. See Paul Revere's house, the old North Church, the old State House, Bunker Hill, and many more. Błagam, powiedzcie, że to mi się zaznaczyło na mapie. Chyba niekoniecznie. No dobra, no ale tu się kończy. Rzeczywiście, ta czerwona linia tutaj nigdzie dalej chyba nie idzie. Obiegnę ten plac, ale... Ale raczej nie. No ale tu jest info, żeby teraz latarniami... ten... Podążać. Tylko... To jest fontanna, nie? To nie jest latarnia. No dobra, powiedzmy, że tu się świeci coś. Nie wiem, czy to ma znaczenie jakiekolwiek. Bardzo dużo radiacji tu jest. Ale czy coś nam to da? Nie, i jakoś specjalnie stąd też nie widzę... Kolejne latarnie. Wydaje mi się, że musiałbym chyba odwiedzić te miejsca, o których ten przewodnik tutaj gadał. The Freedom Trail. On tak jakby się tutaj zaczynał, ale tu już jest siódemka. Dobra, nieważne. Tu są... Aha, dobra, tymi strzałkami poszedłem ostatnio i źle się to skończyło. Tam już też dalej nie prowadzi. Za fontanną, znaki na ziemi, okej, okej. No rzeczywiście. Czyli, że mam iść w tych różnych kierunkach? Dobra, spróbujmy iść przed siebie. Dubbing do Fallouta? Nie, damy sobie radę normalnie po angielsku. Odarta notatka, o. Kat, to nie są żarty. On gdzieś tam jest. Widziałem go. Urwał Davisowi głowę. Biedak nawet nie zdążył wyciągnąć spluwy. Odpuść, u nas możesz wysoko zajść. Nie daj się zabić przez jakiś głupi zakład. Chyba nie posłuchał.
Radioaktywność. Tak, przerabialiśmy już znaczenie tego znaku? W sensie wiem, że był jakiś znak, ale jakoś się szczególnie nie rozgląda. Znaczy ten. Nie pamiętam. Ale to, że gdzie? Że gdzieś tu? Czy stąd mam szukać kolejnego? Nie pamiętam, szczerze mówiąc, jeśli mam być szczery. Bo tu nic nie ma. Chyba, że jakiś konkretny ten muszę ogarnąć. Wróć się czerwonym szlakiem i zbierz cały szyfr. No tylko czerwony szlak się kończy przy tym Boston coś tam, a tu po drodze już żadnych... Chyba, że nie wszystkie są na... włazach kanalizacyjnych. No bo tu już dalej nie idzie. Tu on już się nigdzie nie ciągnie chyba ani... hold up a minute. Jednak się ciągnie, tylko po prostu nie widziałem. No właśnie miałem mówić, że cmentarz to chyba kiepskie miejsce, żeby tu być. Mieczyk już nie zatruwa. Dobra. Antyradzik, steam paczek. Ja mam nadzieję, że Jade to zapamięta i że ja nie będę musiał. Czy tu idę szlakiem zwycięstwa? Wolności, co ja mam z tym zwycięstwem? Co za typ? Bandyta psychol. A masz! Nie spodziewałem się killa. Nie, proszę mi nie podawać kodu. Ale będę musiał go podać, tak? Czyli lepiej, żebym sobie go gdzieś zapisał? O, to tylko to mi możecie powiedzieć. Czy ja jako gracz muszę go pamiętać? Czy mogę go podać wcześniej, nie znając go, ale jeśli go znam, to będzie podany automatycznie. Tylko tu mi się zgubił, kurna, ten szlaczek. O, dobra, jest dalej. No dobra. Now a six. I don't know. Nie, to mam nadzieję, że chociaż raz powie, to postaram się jakoś zapamiętać, czyli po prostu zapisać sobie na telefonie na szybko. Ty kundlu alfa! No nie! Te mutacje są... denerwujące. Co? Zwiększona szansa na trafienie o 20... Uuu.
No dobra, niech mutują, proszę bardzo. Nie będę narzekał. Aha! So far, so good. Czy już tu nie byłem niedawno? Ktoś tu nie żyje, możliwe, że tu był. Wyglądasz znajomo, groziłem ci już kiedyś? Nie. Chyba mnie tu nie było i nie wiem, czy chcę tu być. Ziomuś! Chill! Się odpalił. To śpi czy nie żyje? Nie żyje. Nie żyje. 5R. Mam przeczucie, że jestem blisko. Kiri, odsuń się, nie idź tam. Pikanie nie jest rzeczą, którą chcemy słyszeć. No nie. Ostrzegałem. Dawaj. Dobra, bo zgubię ten. Zgubię ślak. W sumie ciekawa przebieżka. Osiem? Naprawdę? Ja myślałem, że 7 to już jest maksymalne. Łatwo ci poszło, Kiri. No dobra, no to w takim razie niech 8 będzie maksymalne. A to po co ją leczę? Myślałem, że jak jej nie pomogę, to jest po niej. To bez sensu, jak oni wstają po walce, to... Koniec! No, a znasz kod? Kurwa, no nie mów, że nie. Ale chyba miałem wszystkie, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, nic, wejdziemy i zobaczymy. Najwyżej się wrócę i przeklikam się jeszcze raz. Nie no, Kiri jest dobra. To bez dwóch zdań. Trafia zdecydowanie częściej niż Prestonek. A i tak im nie ufam. No właśnie. Czemu tu mam wrażenie, że też będzie jakiś super ghoul mutant?
pies lepiej walczy od Prestona. No, pies w ogóle przytrzymuje przeciwników, więc... Więc tu był użyteczny. No, ale jakoś Prestonek skradł moje serce. A gra chciała, żeby skradł je jeszcze bardziej, bo mi nawet proponowała romans. Z Kiri raczej nie przejdzie. Dobra, to już mamy z głowy. Na drugą stronę. Okej. Błagam, Jade, zapamiętaj kod. Albo inaczej, żebym odkrył wszystkie te, wszystkie cyfry. W metro był auto aim, a tu sobie radzę prawie równie dobrze. Warto w tym momencie mieć wykonane misje Srebrnego Fantoma oraz być przywódcą Minutemenów, czyli wykonać zadanie oczyszczenia zamku. W sensie... to co robię teraz? A propos, no, wykryto radio Srebrnego Fantoma. Ale już tam byłem przecież. No to pytanko, robimy dalej, czy zostawiamy to sobie rzeczywiście na później? W sensie, no wejść na górę mogę, nie? Cóż, nikt mi nie broni. No, wszedłem. Wszedłem i nadal nikt nie poprosił mnie o kod. Stań na brzegu kościoła i wykrzycz kod. Dokładnie o północy. Serio? Po nic się tu nie wchodzi? Nie! Zrzuciłem snajperkę prawie. To zwykła, dobra. Myślałem, że jakaś unikatowa. Chyba, że ona mi coś sugeruje, że mam coś strzelić. Dobra, no ale jak mamy się jeszcze za to nie brać, to... Ja się rozumiem, że możemy, ale lepiej będzie, jak tego nie zrobimy, tak? Kod muszę podać w piwnicy. Tak właśnie do mnie dotarło, że raczej takie tajne rzeczy są... przeważnie w piwnicach. No dobra, no jak mówisz, że tak mówi poradnik. No poradnik pewnie wskazuje jak najbardziej optymalne przejście gry, żeby jak najwięcej bonusów z tego wyciągnąć, a to jest moje pierwsze podejście, więc może się aż tak bardzo... Po co mi pędzel? Więc aż tak bardzo się nie spuszczajmy nad tym. I jak już tu dotarłem, to zróbmy. Chyba, że nie da rady. Dobra, jest ten symbol, który był już chwilę wcześniej. A, że auto aim by się przydał, żeby przeciwników wygrywać. Tak, tak, tak. No to tak, teraz strzelam. Teraz się zorientowałem. To faktycznie, no te gule by był dobry. Po co mi chochla? Ej! Tu! Tobie budzi niepokój, jesteś robotem. Raczej nie czujesz strachu. Raczej nie obstrasz zbroi. Kurwa, ja to muszę pamiętać. Nie. Nie. Huh. It spins. No, a pamiętasz go? O, ten? To mi nic nie mówi. Poszukaj trasy.
Szlak wolności zaprowadził mnie do kościoła, może dzięki tym literom i cyfrom, które udało mi się pozbierać po drodze. Ale gdzie one są? No, jak... Znaczy, znalazłem chyba wszystkie, więc myślę, że możemy sobie tak ułatwić grę, że mogę was poprosić o pomoc. No podaj, podaj, bo nie będę się wracał przez pół miasta. Bo wydaje mi się, że... Znaczy, jeśli jest 8, to wydaje mi się, że trafiłem na wszystkie. A jak nie, no to come on, zrobiłem zdecydowaną większość i tak, dobra, to z tego już mogę wyjść. Jeden R, ale to ważne, które R? Miałem pisać w telefonie. Tak, pod warunkiem, że przy ostatnim postać by wypowiedziała to na głos, wtedy chciałem zapisać. Dobra, jeden R. So it starts with R. Aha, czyli na pałę też by się dało, ale jest trochę za dużo możliwości. A i L. A. Tak? I. L. R, O, A, D. R. O. Aha, bo mogę kręcić albo tak, dobra. R, O. A? R, O, A? Czemu mam wrażenie, że coś robię nie tak? D. Udało się, dziękuję bardzo. Railroad. No, okej. To też była jakaś opcja, żeby coś sobie wykombinować z tego. No, włącznik nie działa. Stop right there. You went through a lot of effort to arrange this meeting. But before we go any further, answer my questions. Who the hell are you? Może dlatego warto było mieć wykonane te rzeczy, o których pisałeś, bo... Zrobiłem save'a? Zrobiłem. To prawda szybki, więc musiałbym teraz go nie nadpisywać. Bo może... Zbieram słom, nie widzisz, kurwa? Bo może... dałoby się jakieś przegadać, że jestem dobrym człowiekiem. Why don't you tell me who you are first? In a world full of no, ale bądźmy trochę sassy. We're the synths' only friends. We're the railroad. So answer my question. I followed the Freedom Trail looking for the railroad. I'm not your enemy. If that's true, you have nothing to fear. It's clear you're not with the Institute. But who told you how to contact us? Zmyśl coś. I helped Carl out of a jam. He knows a guy who knows a guy, and they hooked me up with the lead. This will go a lot better if you stick to the truth. Who told you about us? I just heard a rumor about you guys in Diamond City. I see. I'm Desdemona, and I'm the leader of the railroad. And you are? Deacon, where have you been? You're having a party. What gives with my invitation? I need intel. Who is this? Wow! Newsflash, boss. This lady is kind of a big deal out there. Glad someone noticed. You know, you're practically famous. Dez, seriously, you haven't heard of her? She's the leader of the Minutemen. Oh, it seems like to się udało. It's flying her flag. So you're vouching for her? Yes, trust me. She's someone. Okay, czyli gdyby nie to, to byśmy się strzelali. So, stranger, why did you want to meet with us anyway? Dobra, to pewnie chodziło o wykonanie jakichś zadań, które by rzuciły rozgłos na naszą postać. Walka z Instytutem, pomaganie syntkom bez konkretów. No dobra. Kobita, kobieta zrozumie może. I'm looking for help to find him. Someone stole your boy? That's terrible. Do you know who did it? For your sake, I hope the Institute isn't involved.
I'm not 100% sure who kidnapped him yet. I hope for your sake it's someone else. I'll have Deacon look into this. If anyone can find a lead on your boy, he can. If we're going to be dealing with you, I need to make sure we're on the same page. You know what a synth is, right? No tak, no coś tam wiem. Yeah, I know all about them. No, nie wszystko. The Institute treats synths as property, as tools. Go on. So we seek to free the synths from their bondage. Give them a chance at a real life. I have a question. The only question that matters. Would you risk your life for your fellow man? Even if that man is a synth? Znaczy... No... Could you elaborate? Answer with your gut on this. Your heart. If you had to put yourself in danger to save a synth, would you do it? No jeśli jest dobrym syntkiem i dobrze mu z oczu patrzy, no to tak. No, w sensie nie wiem jak działają syntki, czy mogą być złe i dobre. Znaczy mogą być złe, bo już parę do mnie strzelało. No podejrzewam, że to nie jest opcja. Te dwie opcje są. No dobra. It depends on the circumstances. Jak mam powiedzieć, tak jak mi podpowiada, to... Would you risk death to save a synth? Or not. No, dobra, to se sam dopowiem. Jeżeli jest dobry, to tak. I risk my life for people every day. Makes no difference to me if it's no, no, w sumie też dobre rozwiązanie. We'll do what we can to look into your missing boy. What the Institute has done to your family and others is what drives us. Normally, you're exactly the type of person we try and recruit. But right now, we don't have the time to train up a new agent. There are, however, other valuable ways you can contribute. And in turn, we can help you. See Deacon for details. You're free to go. No dobra, nie pchać ich w wątku, bo za szybko skończę grę. Kuszące, kuszące. No ale co, no też będzie to jakaś opcja, nie? Na ukończenie. No dobra, Deacon, dawaj. Excuse me. Hope you didn't mind the reception. When you tango with the Institute, you gotta be careful when someone new gets on the dance floor. O, tu na miniaturce zadania był ten symbol skrytki. Może on mi coś tutaj... podpowie. Your leader was just being cautious. It must put all of you in a very delicate situation. Exactly. Kind of killed our chance at a friendly first impression, though. But it's all good now. I vouched for you. Nobody got shot. Still, I would consider it a close personal favor if you didn't sell us out to the Institute. Ktoś pisał jakiś czas temu w komentarzach, że może bym spróbował właśnie dołączyć do Instytutu, bo podobno większość let's playerów idzie dobrą drogą, a domyślam się, że Instytut jest zły. Więc kto wie, kto wie? So tell me. Why did you vouch for me? In our little outfit, it's my job to know things. And with everything you've done, it's clear you're capable. A dangerous enemy. And I'm betting a valuable ally. But why the trust? You can't be taking it all on faith. I don't know if we can trust you, but I hope we can. We just survived a hell of a crisis, so we may just be a teeny-weeny bit desperate for new members. If everything was sunshine and bottle caps, we'd probably play a longer getting-to-know-you game. But we don't have that luxury. Really? Is that all? You just don't give up. All right. I have a short list of people I think would be a good fit for our family. You piqued my interest, so maybe I asked around. Did my homework. If you hadn't found us, there's a chance I would have found you instead. Thanks for saving me the trip. So Dez wants me to make you a tourist. That's what we call someone who helps out with the odd job here and there. What a waste. I'm just gonna come out and say this. The railroad needs you. You got my attention. I got a job. Too big for me, just perfect for the two of us. You help me out, we turn a few heads, and then Dez invites you into the fold. Then, if you get into a bind and need some help, your buddies in the railroad got your back. What's the job? So, up front, the only thing I'll say is that it's gonna be a wild and dangerous ride.
but probably nothing new for someone like you. No to spoko, brzmi jak chwila wytchnienia po tym, co się ostatnio działo. Perfecto. Let's meet up at the old freeway outside of Lexington. I'll fill you in once you get there. Dobra, spotkaj się przy starej autostradzie. Tak, zrobimy, ale nie teraz. Macie stąd jakieś szybkie wyjście, czy za każdym razem wpisujecie ten kod, żeby tu... Chyba tak, no dobra. To brzmiało jakby dynamit odpaliło albo coś. To już działa? Nie. No dobra, to wychodzimy w takim razie i no, musimy sobie znaleźć coś innego do roboty. Faktycznie nie pchajmy może jeszcze tego wątku do przodu. Co z pobocznych rzeczy byłoby jeszcze waszym zdaniem warte zrobienia w tej chwili? Czy po prostu sobie połazimy po okolicy, pozwiedzamy rzeczy i pozabijamy złość? Te okulary mi zajebiście pasują. Ogólnie, nie wiem, jak oglądam jakiekolwiek let's play'e i ktoś tak trochę za bardzo przerysowuje swoją postać, jak na przykład okulary magistra. No, oczywiście. Tylko dokończę. Bo nieładnie mi przerwać. Jak na przykład okulary magistra w Wiedźminie 3, no to mam taki... po chuj to robisz. Ale widzę, że robię dość podobnie. Go on. I've spent much effort gathering information in our travel so far. And my self-diagnostics have come to a green conclusion. It is not lack of data or lack of collaboration. No dobra. Which stifles my scientific... Zamek Iris w takim razie. There has never been a great robot scientist. O kurde, nie słuchałem jej wcale. I'm sure your research isn't that bad. You are polite to say this, but if something does not change, my efforts will be mere stagnation. The greatest... A mogę zrobić zamek bez prestonka, czy on musi w tym uczestniczyć? The Einsteins and the Curies, my namesake, have had something beyond raw data analysis capabilities. They have had a spark. This elusive inspiration is something I must possess. So, how are you going to do that? If I am to advance my understanding of medicine in this strange world, I must embark on a great adventure. I must become human, or as close as I can. I must find a way to download all that I am into a human brain. Whoa! Is that even possible? Who is to say? There were great advances made before. Coś mi się wydaje, że to jest możliwe. I to będzie ciekawa historia. Znajdź kogoś, kto... No kurde, dobra. Znaczy nie będę specjalnie szukał, ale jak się znajdzie. Poziom 30, no a mamy który? 28. No dobra, to jeszcze trochę. 3 punkty, ale nie wiem w co rozdawać, więc na razie się tym nie zajmiemy. Dobra, ponawiam pytanie, czy prestonek jest potrzebny do odbijania zamku. Bo jak nie, to robimy reloada i lecimy w takim razie. Nie jest. Alright. Dobra. Gdzie to było? Zbuduj, uruchom. Dobra, bo ja się muszę zgodzić chyba ostatecznie, nie? Bo jakby cały czas spławiałem, że nie, później. I ostatecznie mi nie wpadł ten question tak do końca, żeby go zrobić. Dobra, to wracamy. Przy okazji zrzucimy sobie rzeczy. I może zbudujemy, jeśli będę w stanie, stację robotów i jakoś sobie podkręcimy Kiri, chociaż ona chce się stać człowiekiem, a ja chcę ją urobotyzować jeszcze bardziej. Pytałem o to, czy prestonek musi być moim towarzyszem, żeby to zrobić. No proszę, jak się wkręcił w pancerze wspomagane. Yeah,
Let's do this. We'll do some recon and meet you outside the castle. See you there. A nie chcesz ten? W ogóle... Gdzie jest pancerz? Gdzie jest T-60, Preston? Co zrobiłeś z pancerzem wspomaganym? Jak sprzedał? Kurwie. Po coś tu przyszedłem, tak. Oddać rzeczy. Kiri. Weź wszystko. Nie to. Pyk. Pyk. Dobra, i... Aha, i chciałem sprawdzić ten. Tylko gdzie to będzie? Ta stacja robotyczna. Czy ja coś zbudowałem? Nie chciałem nic zbudować. Jak ja nie ogarniam tego... O! Jest! Dobra. Pracownia robotyczna. No, w sumie wszystko mam. Postawmy ją sobie na razie tutaj, bez jakiegoś większego ładu i składu. No i co? Stwórz. Cotsword nawet. Albo nowy robot. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, Kiri. Co tu się w ogóle może dziać? Korpus, lewa, prawa ręka. Nogi. Mogę jej dać nogi? Nie. Szkoda. Malowanie? Biała farba. Korpus. Pana złotej rączki. Tylko widzę, że nie mam rangi, ale to nic. Aha, dobra, bo to tak wygląda. Brak górnego, górny fabryczny. Załadunkowy. Zwiększa odporność na obrażenia i energię oraz maksymalny udźwig. Fajnie. I nawet ma taką jakąś antenkę. Przedni pancerz. O kurde, ile tu rzeczy można. Też załadunkowy. I zwiększa obrażenia. No dobra. Okej, okay, czyli mogę ją... Bardzo mocno widzę, jeśli chodzi o udźwig. Brak lewej ręki. Zwiększony udźwig, obniżone obrażenia w walce wręcz. Zwiększone obrażenia, obniżony udźwig. Okej. Tu widzę to samo. Ale z nią można zabijakę zrobić. Lewa, prawa dysza na rękę. I to jest wszystko osobna, o Boże. Dobra, no tu nic więcej. Tu wszystko, co powinna mieć, to ma. O, piła, miotacz ognia, laser. Aha, czyli mogę jej dać 3 lasery na przykład? Nie. Cele krwawią, zwiększa obrażenia. Okej, okay, dobra, fajne. Ha, mogę jej dać no. O kurwa. Ja to chcę. O Boże. Nie, i to z Cotswortha zrobić taką maszynę. Jezus. A, tu są inne farby. Ciemno-niebieska, ciemno-szara, ciemno-zielona, czarna, czerwona, jasno-niebieska. Nice, dobra, fajnie. Chciałem zobaczyć tylko co się da i widzę, że da się wszystko. Fajne. Żeby popchnąć wątek Kiri, musisz odblokować postać, którą spotkasz... No, domyślałem się, że tego pana chirurga czy innego programistę spotkam gdzieś tam po drodze, ale spoko.
No właśnie, jeszcze jeśli chodzi o steampaki, to... To jeszcze się nie podzieliła. Any idea where I can find someone? We need someone who is fully trained as a neurosurgeon and well-versed with machine-human interfaces. It is no easy thing, but surely someone qualifies? No tak, świat jest duży. Dobra, to róbmy ten zamek, bo czas goni. O, i nowe tereny odkryjemy. No dobra, to... A niech będzie klub. I wyruszamy w takim razie. Jak mówicie, że można już robić zameczek? Zawsze można się wrócić po pancerz wspomagany. Te potężne nogi są po prostu niesamowite. Jeszcze trzeba będzie zrobić tego questa z Adą. Też pisaliście, że ciekawy. No ale to tam, wszystko w swoim czasie. Dobra. O, kolejny ten znak sygnał. Combat zone this way. A, to tam już strzelaliśmy w kogoś. Dobra, nie będziemy się tutaj wielce gdzieś po drodze zatrzymywać. O, strefa walki. O, tu ile popisane w ogóle. Aha, to jest strefa walki. No dobra, jest odkryta, więc zawsze możemy tutaj wrócić. Fast travelem. Co odkryjemy po drodze, to odkryjemy, ale nie będziemy się nigdzie jakoś specjalnie zatrzymywać. To brzmi na coś szybkostrzelnego. Wiem, odkrywcze. No dobra, chyba będą mi przeszkadzać, więc... Au, 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 au. Z czego to jest szczelane, przepraszam bardzo? Aha, pan robot strzelec, no nie. To mam nadzieję, że tam jest jakiś fajny moduł. Który sobie będę mógł wykorzystać do moich robotów. Nabój, ogniwo, nabój... No nie. Niestety nie. Tu ktoś uciekał? O właśnie. Dobra, krótka przerwa i lecimy dalej. Tam jeszcze ktoś biegał, ale... Tak jak mówiłem, nie zajmujemy się tym teraz. Nie, no będzie dobrze w zamku. A jak będzie źle, to się wrócimy po pancerz. Ale jestem dobrej myśli. Już tyle razy powinienem tu zginąć. Przez tych bossów, których napotkaliśmy już na drodze, że... Naprawdę jestem... Dobrej myśli. Dobra, jak tam przejść? Mapa mi coś powie na ten temat? No powie, że tędy. Pytanie, czy damy radę. A jak to dobrze rozegram, to damy radę. O! Źle to rozegrałem. Wow! Tam się dzieją złe rzeczy. Ja może poczekam na rozwój sytuacji. Bo to się bandyci z robotami strzelają.
Może szybkie piu-piu? Wiem, że miałem poczekać na rozwój sytuacji, ale jestem strasznie niecierpliwy. A tam kto ma jakieś obiekcje? Nieważne. Tam mnie interesuje. Nie wiem czemu, ale wygląda mi na niewinnego człowieka. Czy popełniłem błąd? Możliwe. W sensie, no wydawało mi się, że miał kaszkiecik, a raczej bandyci w kaszkiecikach nie podróżują jakoś specjalnie. Ale zobaczymy, może był naprawdę złym człowiekiem. Okej, głowa szturmotrona, możemy kolejne. To był ten? Nie, tamten gdzieś dalej leżał. Osadnik. Czyli co? Czyli mamy kurczę kłopot. Znaczy... Nikt nie wie, że to ja. O Jezus Maria. Satorix podkreślenie gal 21 zł 37 groszy. Kolejny tydzień, kolejna barka. I tak się powoli żyje na tej wsi. No dokładnie, tak jak mówisz. I tym razem nierozproszony tym, że na moment przerwało dźwięk donata, bardzo dziękuję. I twoje zdrówko za dzisiaj i za tydzień temu, żeby nie było. Poprawiam błędy. Się napić nie można w spokoju. Dobra, Kiri, chodź. Też w sumie przejście jest tam. No ale chyba jak se przepłynę, to się nic nie stanie, co? Hej, hop! No, proszę bardzo, absolutnie nic się nie stało. To moja pierwsza, tak, pierwsza, no. W sensie, no nie przywykłem do tego, że w konflikcie zbrojnym uczestniczą niewinni ludzie, no. Zawsze to się strzelają bandyci z kimś. Więc no tak z automatu jakoś samo poszło. A ten co? On to widział? Nie, dobra. Siemano, Prestonku. Everyone's here, General. There it is. Pretty impressive, huh? Its real name is Fort Independence, but the Minutemen always just called it the castle. Now you can see why I wanted to take it back. Not really. It looks pretty trashed. Once we clear it out, you'll see. Get that radio tower up and running, repair the walls, people will see the Minutemen aren't afraid of a real fight. Our primary objective is to clear the courtyard. That's where we should see the most opposition. The wall on this side is the most exposed, but if we circle around south, we could also reach the main gate. What are we waiting for? Let's just get in there and shoot those lobsters. No, if we split up, we can flank them from both sides. It'll be like shooting fish in... Wait. Ej, ale jak do mnie mówisz, to patrzy w moją stronę. Co, już nas atakują? Czekaj, tu fanty widzę. Aha, serio? To są nasi przeciwnicy? To co, uzgadniamy plan dalej? Let's just get in there and shoot those lobsters. Why not let them come to us?
Aha, widzę, że muszę wybrać. Na co się zgadzamy? Dobra. Wywabię wroga, uderzymy z dwóch stron, jeszcze nie. Idziemy. Just get in there and hit him with everything we've got. If you say so. All right, people. You heard the general. Let's move out. Try not to draw their attention until we're in position. Dobra, idźcie, idźcie. Ja to powiększę jeszcze trochę. Tylko dajcie znać, jak już ją zajmiecie, nie? Żebym wiedział, żebym miał jasny sygnał, że to już. O, nie umiem wyjść. Super. Świetny ze mnie dowódca, no. Kurna, wyłom jak w Kermoren. A to co, to z błotniakami się będziemy strzelać? Bo chłop mówił, że wybijmy te homary. Ty, no rzeczywiście. Ja myślę, że bandyty jakieś. Oj. Zajmij dziedziniec. No. Let's go w takim razie. To ja wam ich poosłabiam z daleka. A wy się tam zajmijcie, czym trzeba. Błotniakowy odcinek dzisiaj. A dobra, w trupa strzelam. To może być mało skuteczne rzeczywiście. Nic nie trafię. Prestonku było nie wychodzić z pancerza. Kurna, Kiri, ej, come on, zostaw coś dla mnie. No, chyba zająłem dzieci. Na stałe premię obrażeń zadawanych bronią balistyczną. Czyli każdą? Let's do this, ale co? Zniszczy jaje? Dobra. No, a dobra. Po prostu sobie poszczelajmy. Już? Już. Czemu przeczuwam kolejną królową? Po co podłazisz, baranie jeden? A jeszcze gdzieś tam, gdzieś na górze. Dobra, no ale mowa była o tym, żeby tu nie przychodzić bez pancerza, więc... Zaczynam się obawiać, z czym tu jeszcze będziemy mieć do czynienia. Wyłom jest do załatania? No tak, w Wiedźminie też był do załatania. No, miejscówka całkiem spoko. What the hell was that? No, ty się zaraz dowiesz, what the hell was that? Dobra, mam jakiś ten? Czemu na alt zmieniał kamerę zamiast... rzucić czymś? Mam w ogóle czym rzucać? Bo tak... mi się nie chce marnować jednak. O, jest jakiś odłamkowy. Zabij królową. O, to by się spodziewał. O. Ale tym razem jest nas więcej. A szkoda, że nie wpadł ten. A wow, 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 wow! Szkoda, że nie wpadł mnożnik za królową.
No i ekstra. We need to focus on taking the castle back. Let's go see if there's anything left of the old transmitter. Once I power this up, we'll be ready to broadcast. Well, I guess it could be worse. See what you can do with it. I'm gonna go see what else is left around this old place. Dobra, ale co ja mam z tym zrobić, mordo? Once I power this up, we'll be ready to broadcast. W sensie, aha, okej. Czyli wracamy do koszmaru, tak? Czyli muszę znaleźć to gówno. Elektryczność. Generator, tak. Domyślam się. Zbuduj. I teraz... Dołącz przewód. Tak jest, czytam komentarze. Co? Wymaga 10? Come on. To jakieś gówno zbudowałem, nie ma czegoś lepszego? W sensie nie, no ten niech będzie, ale dawaj inny. 5. Tu nie... nie mam aluminium? Naprawdę? Aha, nie mam tutaj aluminium, dobra, okej. Okay. No to 2 średnie w takim razie sobie postawimy. Bo chyba jestem w stanie postawić 2 średnie? Dobra, a ten... przetwórz. No bo dobra, niech będzie. Już? Działa? Działa. Bez Tomku! Działa! Co robicie? Działa, chodź tu! Prystonku! Zostaw to już! Uuu, sklep! Chyba mi się tu spodoba. Bezludna wyspa brzmi bardzo dobrze. Back to business. But with Radio Freedom up and running, we can broadcast alerts to you anywhere, anytime. I'll let you know if I hear it in the settlement. Yay! Level up. In the meantime, make sure to offer help to anyone for updates. Help! 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 Kurde, dobre to jest. Czy zmutował? Zmutował. Okay. Siochnę sobie jedną. Jakie ja tu zajebiste rzeczy znajduję. Nie, ja muszę przejrzeć tą skrzynię, bo ja mam takie kurna sztos rzeczy. Wyrzutnia rakiet i rakiety, dobra. To tak pewnie na ten, na królową było. Takie konkretne rzeczy, to żal nie korzystać. No dobra, zamek odbity. Mamy 10 minut, zdążymy coś zrobić w 10 minut jeszcze? Co my tu mamy? Gdzie my tu jesteśmy w ogóle? Co tu się dzieje dookoła? Komenda policji. Z tą komendą chyba też coś było, wydaje mi się. To możemy tam skoczyć. Ale już tak na szybko teraz. Połączyć oba miejsca i mieć dostęp do całości swoich zapasów. O! To dobra rzecz. No bo w sumie bardzo dużo rzeczy mam tam, a tu nie mam nic. Więc faktycznie jak jest taka opcja, to dobrze. Dobra, to mały eksplor jeszcze na te ostatnie 10 minut. Strefę walki na 10 minut nie brzmi, żebym miałbym się wyrobić. Strefa walki będzie najwyżej na następnym odcinku, który muszę nagrać jeszcze. Kurde, szkoda, że zapomniałem włączyć nagrywania i ten live będzie w całości God of War'em i Falloutem. Ale nie uda mi się wrzucić tego osobno. No ale trudno. Najwyżej pobiorę sobie tego live'a i go podzielę.
Też to może nie będzie głupia. Głupia opcja. Proszę nie mutować już. Ileż można. No dobra, dawaj, miałeś coś ciekawego? Miałeś. Znaczy później się okaże, czy to było coś ciekawego. Dobra, postaram się już nie strzelać do cywilów. Dzielić nagrania, ale w takim sensie, że będą dwa filmy, bo że mogę coś tam przyciąć i ten, to wiem, ale... Jeszcze nie potrzebowałem korzystać w ten sposób, żeby podzielić jeden film na dwa. Jak się da, to zajebiście. To dzięki za info i na pewno to sprawdzę. I to by było rozwiązanie problemów mych. Dobra, bo ostatnio w takim posterunku była po prostu jakaś tam informacja i info, żeby iść dalej. Więc tu może będzie podobnie. Trudny terminal. Nie, no trudny terminal to jest ostatnie, co mi się chce teraz robić. Dobra, zobaczmy, co tu się dzieje. Sprawy... Dobra, przeklikajmy się tylko przez to, żeby ewentualnie, o właśnie, zaktualizowało no mapę. Właśnie przez to sobie chciałem przeklikać, już niespecjalnie czytać, co trzeba. Dobra, to już w magazynie dowodów rzeczowych w południowym Bostonie, szafka JJ7. O właśnie, może to będzie magazyn rzeczowy. To było to, nie? Holotaśmy Winter. A, faktycznie, bo tam była jakaś sprawa, której... ktoś tam miał nie prowadzić, w sensie prowadził, mimo tego, że wszyscy mówili, że ma odpuścić. Coś było takiego. Wypożyczona posterunkowi w Quincy, zarekwirowana przez zastępcę Golfa, biuro szeryfa, wydana funkcjonariuszowi Doyle'owi. No to rozejrzyjmy się tu trochę. Jak już tu jesteśmy. I mamy resztkę czasu. Dobra, no można otworzyć dla expa. Piesek! Piesek, nie! Tylko jeszcze wracając do tuningowania Kiri, tam te, na tych dużych nogach to było, że tylko na otwartych przestrzeniach, to czy ona nie będzie w stanie wchodzić ze mną do budynków? Holo tasiemka. No dobra, w sumie dawaj. Message to Buster Conley. Nice piece you did on the monorail construction project. Heaven's Highway, Devil's Doing. Cute. But I think you give organized crime too much credit. The various Boston families coming together to fund a public works project? Please. Clearly you never sat down to dinner with these guys. They can barely agree on an appetizer. And ain't nobody jumping to pick up the check. The bosses had their hands in the honeypot, sure. But nowhere near the level you were suggesting. You did get one thing right, though. Safety Inspector Alice Lansky was killed. They'll never find her. Because there's nothing left. After he bashed her brains in with one of those giant wrenches, Vinny the Cracker's Vinucci dissolved her body in a barrel of hydrochloric acid. So write your follow-up. Then feel free to tell the cops the murder weapon is hanging on the wall in Vinucci's garage. On 4 Charter Street. Eddie Winter, signing off. Eddie Winter, bez odbioru. This is something before the troubles, yes? Wielkie zamieszanie? Duże niedopowiedzenie. Okej, weźmy sobie keys na przykład. Zgodności 1. Keys, kick. Amen. I sterowanie protektonem nas nie interesuje. Chcemy tylko expa z otwierania rzeczy.
Dobra, dobra, dobra. I tu był... A nie, tu nie było. To był safe. Pamiętałem, że coś było. Dobra, i terminal jeszcze na dole. To najpierw jeszcze to. Na wypadek, gdyby terminal miał otwierać jakiś zamek magnetyczny czy coś. Nabój, nabój, karabin bojowy. Aha, no. Myślałem, że coś nowego. Nabój, nabój, karabin bojowy, no i... Terminal trudny, zobaczmy. Dungeons 0. O Jezus. Dobra, czyli na pewno nie będzie... Dobra, poszukajmy może... jakiegoś czyszczenia rekordów. Pamiętajmy, że Dungeons ma 0. Dobra, no coś tam polepszyło. Dobra, Dungeons nie, Fighters też nie. I to by było na tyle. Dobra, sabotaż może być i jest. Zdalne sterowanie drzwiami. Zamknij drzwi. Dobra. A dobra, dobra, możemy popatrzeć na te bronie, które tam powypadywały. To w sumie kończyć będziemy już. Co ja tu mam? Aha, bo ja sobie zaznaczyłem ten, dobra. Usuń znacznik. Ło, nie wiedziałem, że tak można. No, taka krótka chwila radości na koniec. O. Z zamkniętego bidona się jeszcze nikt nie napił. No właśnie, będzie problem z Kiri w małych pomieszczeniach. No, to trzeba to rozważyć. dobra, to teraz... Nie, chciałem brać. Oddajmy wszystko najpierw. Skąd ja to mam? No nieważne. Oddajmy wszystko. No i tak, z tych rzeczy specjalnych, co my tu mamy? Gulobój to już był. To już było, to nie wiem co to jest w ogóle. Czas zwalnia na chwilę, gdy ostatni nabój z magazynka jest wprowadzany do komory, to nawet nie wiem skąd ja to mam. Działko obrotowe, hak na mięso. Granatnika. O, to karabin radowy. To będę chciał sobie sprawdzić. Tu też jest karabin radowy, ale no to już go wziąłem. Ten wspomagany VAT. Co on robi? Zwiększona szansa na trafienie i mniejsze zużycie punktów akcji. Aha, ale to jest po prostu pistolet laserowy, więc nie będziemy się jakoś specjalnie nad nim rozwodzić. Zapalającą strzelbę bojową trzeba... Aha, i to tyle. No to myślę, że trochę więcej tych fajnych rzeczy mi pow... Znaczy jest ich dużo na pewno, ale no to ten pistolet będzie strzelał tak jak strzelał. Karabin radowy, 25% szybkostrzelność i szybsze przeładowanie. Dobra, a ja tu... Co ja tu wziąłem? Ten karabin radowy. Trafienie krytyczne wprowadza...
Uprawia cel w szał. No, to może niekoniecznie. Bo ten bym odłożył, a wziął ten zwiększoną szybkostrzelność i przeładowanie. W sumie jestem ciekaw, jak to strzela. Jak to działa w ogóle. Z czym się to... z czym się to je. What's up? O nic, wszystko w porządku, dziękuję. A nie, jeszcze jedną rzecz chcę sprawdzić, a to też za chwilkę. To jest zwykły karabin? Wow. No ciekawie to strzela. I co można z nim zrobić? Ale jeszcze jeden karabin znalazłem, którego jestem też ciekaw. On nie był oznaczony żadną tą gwiazdką, ani niczym takim. Tylko czy ja go znajdę teraz? To też nie wiem skąd mam. Albo mi się po prostu wydawało, że to jest coś, czego ja nie znam. To, karabin szturmowy, o. Po pierwsze, co można z tym zrobić? No wygląda kozacko. Standardowa komora, to jest coś, czego ja nie miałem jeszcze chyba, nie? Zaraz, po lufie. No tak, to jest coś... To jest coś, czego ja zdecydowanie nie miałem. Dobra, podoba mi się. Kolba niwelująca odrzut. Znawcę spływ trzeba rozwinąć, ale mam trochę punktów, więc spoko. Celownik to oczywiście by wyleciał kolimator. Dobra, no ale ja chcę sobie z tego postrzelać trochę. Bo być może to będzie kandydat do zastąpienia mi tego. O, widzę mało amunicji. Na jaką on jest w ogóle amunicję? 5,56. No, no, domyślam się, że swoje robi. Dobra, parę rundek sobie. A nie, on jest jednostrzałem. A jak tam z damage'em? 44 kontra... 60, no to niekoniecznie, chyba że może z utwardzoną komorą zamkową i tak dalej. No snajperki raczej z niego nie zrobię, ale... Ale czy jest w stanie zadawać więcej obrażeń? Komora zamkowa. 54, Tu dopiero, 66 przy potężnej, ale to potężną będę sobie mógł założyć też chyba do tego. No i też będzie zadawał więcej. Łe, to po co jest ten karabin? Tak trochę bez sensu. No tak, może być wielostrzałem, jak mu dam automatyczną, ale no jeśli on będzie zadawał mniejszy damage, to bez sensu, to nadal wolę to. Mimo wszystko. Przed Kryptą 8.1 możesz kupić karabin, co strzela serią wybuchowych pocisków. No, brzmi dobrze. Pistolet laserowy można zrobić na karabin? Bardzo możliwe, że można, ale to już jest rzecz dla przyszłego mnie, który będzie ogarniał rzeczy pomiędzy odcinkami kiedyś tam, bo na pewno nie dzisiaj i pewnie nie jutro. Aha, że inna amunicja. No to no rzeczywiście. Jest to jakaś myśl, no ale to nadal będzie mniejszy dymycz, a nie o to mi chodzi. Chodzi mi o potężny dymycz. Kurde lipa trochę. Dość, no późno go znalazłem, a jest do niczego. Nie wiem, a może można zrobić z niego coś fajnego. Jakby się trochę pokombinowało. Dobra, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejszą obecność. No i tyle, no widzimy się na następnych live'ach i odcinkach i innych takich różnych eventach YouTube'owych. Prysznic i spanko, no dokładnie. Poza tą ostatnią częścią. No to co, dobrej nocki, dobrego weekendu i trzymajcie się, hejpa.